niedziela, godzina 22. Tomasz Jasina, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn sportowy TVP Lublin. A drugą w tym sezonie wygraną zanotowali piłkarze GKS Bogdanka. W sobotę Łęcznianie pokonali u siebie Dolkan Ząbki 2-1. Początek meczu należał do gospodarzy. Już w 5 minucie wynik spotkania otworzył Japończyk Toshikazu Irie. Ricardo podał mi bardzo dokładnie, wystarczyło dołożyć nogę. Bardzo cieszę się z tej bramki. W 20 minucie indywidualną akcją popisał się Sebastian Szałachowski i podwyższył na 2-0 dla Bogdanki. Chwilę później gospodarze przekonali się, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Najpierw rzutu karnego nie wykorzystał Welko Nikitowicz, a minutę później kontaktową bramkę dla Dolkanu strzelił Dariusz Zjawiński. Mieliśmy 2-0, powinniśmy kontrolować to spotkanie. Jeszcze karnego na 3 mogliśmy strzelić. No potem zabrakło koncentracji, straciliśmy bramkę na 2-1. Goście mogli wyrównać już w pierwszej akcji drugiej połowy, ale strzał z rzutu karnego bez trudu obronił Sergiusz Prusak. Moim zdaniem nie było rzutu karnego, bo ja nawet nie dotknąłem zawodnika gości, uderzył piłkę i później się przewrócił i sędzia podyktował rzut karny. Mimo kilku groźnych sytuacji kibice w Łęcznej nie obejrzeli już żadnego gola. W przeciągu całego meczu zobaczyli za to aż 10 żółtych kartek. Tyle kartek jeszcze w meczu jednym dawno nie miałem, także celu święca środki, by się powiedziało, no ale to są bardzo trudne mecze. Ale ja wierzę, że ten zespół jest ciągle na dotarciu, czas pracuje na naszą korzyść i że w każdej chwili gdzieś zagramy, tak jak pierwsze 30 minut z Dolkanem dzisiaj. Kluczowy moment to były pierwsze 10 minut, to były te kluczowe momenty. Wtedy nie wykazaliśmy do końca determinacją i teraz możemy sobie pluć brodę, prawda? GKS Bogdanka, Dolkan Ząbki 2-1. Następny mecz Łęcznianie rozegrają na wyjeździe, a ich rywalem będzie Łódzki Klub Sportowy. A za chwilę komplet wyników 6 kolejki pierwszej ligi piłkarskiej. Popatrzmy, oprócz wygranej Bogdanki, zwycięstwa Krakowi z Łódzkim Klubem Sportowym, Zawiszy Bydgoszcz z GKS-em Katowice, Miedzi Legnica z Polonią Bytom i GKS Utychy z Sandecją Nowy Sącz. To mecze sobotnie. W niedzielę Olimpia Grudziądz wygrała z Warpą Poznań, Kolejarz Stróże zremisował ze Stomilem Olsztyn, a Flota Świnoujście pokonała Okocimskiego Brzesko 1-0. Mecz Termaliki z Arką zostanie rozegrany 26 września. Na czele pierwszej ligi piłkarskiej Flota Świnoujście z kompletem punktów. Na drugim miejscu Zawisza Bydgoszcz, na trzecim Krakowia. 12 miejsce w tej chwili w tabeli pierwszoligowej zajmuje GKS Bogdanka, a na dole tabeli GKS Katowice, Łódzki Klub Sportowy, Okocimski Brzesko i Polonia Bytom. W drugiej lidze piłkarskiej już w czwartek przegrana Motoru Lublin w Suwałkach z Wigrami 1-2. W sobotę Wisła Puławy zremisowała 0-0 w Rzeszowie z Resowią. W pozostałych meczach porażka Stali Stalowa Wola z Puszczą Niepołomice, wygrana Świtu Nowy Dwór Mazowiecki ze Stalą Rzeszów, przegrana Wisły Płock z Pelikanem Łowicz, remis w Tarnobrzegu, zwycięstwo Garbarni z Radomiakiem, bez bramek w Tarnowie i wygrana Olimpii z Pogonią Siedlce. Na czele drugiej ligi piłkarskiej grupy wschodniej po 6 kolejkach Unia Tarnów 13 punktów, przed Wisłą Puławy 11 i Resowią 10. Niestety na samym dole tabeli na 17 miejscu Motor Lublin, tyle samo punktów ma ostatni w tabeli Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Proszę Państwa, dziś to wszystko, a w najbliższą sobotę pierwszy półmaraton tomaszowski. Zachęcam do odwiedzenia strony tomaszowlubelski.pl, tam więcej informacji. Dziś to wszystko, środa i sobota tuż po wieczornej panoramie Sport Flash, niedziela 22 magazyn sportowy, a jutro o 19:10 relacja z meczu żużlowego. Zapraszam, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.